Lata mijają, Mariusz Gil jest ciągle reprezentantem kraju, najlepszym graczem przemawiającym. Jak powiem tylko tyle, jako dziennikarz. Dziękuję, że pan dzisiaj przyjął, że swoją, że tak powiem, postawą reprezentanta znakomitego znanego zawodnika na świecie. Jeździ pan w jakiej grupie? To jest grupa belgijska. A belgijscy przemawiający są najlepsi na świecie, a belgowie kochają, bo to przemawia i pan jest częścią tego światowej społeczności. Mariusz Gil, zwycięzca. Mariusz Gil. Drugie miejsce, Maksymilian Bieliasz. Na drugiej rundzie, na trzecim kilometrze drugiej rundzie stracił siodełko. Ostatnie 33 km jechał grupą zastępcą. Miejsce trzecie, Maciej Szczepaniak.